Nie, to jest chyba cała tajemnica sztuki, właśnie na tym polega, że nie ma takich konkretnych i prostych odpowiedzi. No. Papier z materią jakoś się zazębiają. Tworzą się jakiś swój taki niezależny byt. Czasami nawet materia tego zniszczonego papieru z materią rysunkową tworzy praktycznie już gotowy rysunek, więc czasami już zaprzestaje dalszej walki, powiedzmy, zmierzanie w kierunku, powiedzmy, miasta, czegoś innego. I po prostu zniszczony papier z materią staje się autonomicznym rysunkiem. To jest chyba najciekawsze. Marcin, wycierając materię, dociera do jej przeźroczystości i w pewnym momencie tam jest ten błysk. Ostatnie, co jest, to jest światło. I ten błysk jest też u Marcina. Już tak naprawdę stajesz przed czystą kartką papieru i masz z niej zrobić, nieważne w jakim czasie, to, co ty chcesz. To nie ma być kartka, to ma być rysunek albo obraz. To jest chyba nęcące najbardziej w tej całej robocie, że jesteś twórcą. Idziesz ulicą, pojawia ci się koncepcja i to jest właściwie też niezależne, bo po prostu zobaczysz, nie wiem, światło gdzieś, jakąś formę, jakąś bryłę, gdzieś coś, co się przenika, kilka linii. No i już masz pomysł, jest już jakiś konkret. Po prostu ja już wiem, jak powinno to wyglądać i jakich środków użyć, żeby do tego celu jak najszybciej i jak najlepiej dotrzeć. No może inni mają tak samo, no ja tak mam. On pokazuje również i kocha pejzaże miejskie i wyciera je. Wyciera je, powodując, że one tracą ostrość i powoli przechodzą, tak jak u Piranesiego, w ten niewidzialny świat. Akurat nie ma niczego specjalnego na myśli, takie bodziganie po papierze. Tylko chodzi o to, żeby trochę zatłuścić, żeby później jakieś nieprzewidziane pęknięcia powstały w tych miejscach.
No, te poszukiwania fakturalne są wszędzie, w każdym obrazie, i one są w każdym obrazie inne. Dla mnie ta podrapana Warszawa jest bardzo, bardzo symboliczna, jednocześnie jakby odłożyć całą tą martyrologiczną warstwę, to Warszawa taka jest. Miasto, czy powiedzmy ulica, nie jest rzeczą statyczną. No jest statyczną, powiedzmy, w swojej formie, tam powiedzmy asfaltu, znaków. Ale przecież jest to miejsce, w którym fitnie życie. Przecież co chwila przejeżdżają samochody, przechodzą ludzie, no, którzy zmieniają, autentycznie tak naprawdę zmieniają tę ulicę, powiedzmy, co chwila. No, także. Ono jest no, na pewno malarstwem bardzo wrażeniowym. Trochę się kojarzy z Whistlerem, z Turnerem, jak tak na pierwszy rzut oka, prawda? Jeśli chodzi o taką poetykę, rozumianą nie jako oczywiście relację z poezją, tylko jako sposób dochodzenia do finału, którym jest zawsze każdy obraz. Natomiast to, co mnie bardzo ujęło w tym malarstwie, to, że one są tak niesłychanie wielowarstwowe i pokazują w bardzo taki osobisty sposób istotę miasta współczesnego, które jest niezwykłym tworem. W ramach właśnie takiej narracji, którą stosuję, która jest no, taka bardzo ulotna, bardzo powściągliwa. Ta tutaj prawie nie ma koloru. Są półtony, troszeczkę się pojawia i to charakterystyczne, że on jest podobny. Jeśli jest, to jest cały czas podobny, prawda? Bo to jest jakaś ochra, umbra, która się tak przewija i innych kolorów tu nie ma. Poza czernią, poza bielą i poza szarościami, no, które są przesmaczne, bym powiedziała. Tu przede wszystkim jest istota współczesnego miasta. Pokazana a jednocześnie no, złapane takie no, charakterystyczne, ikoniczne, można powiedzieć, cechy architektury. I ten most, który przemierzam codziennie, bo tędy jeżdżę. I jest to po prostu, no, dla mnie to jest sama prawda. Jakbym chciała komuś opowiadać o Warszawie, to chyba jakbym pokazała ten obraz, to już bym nic nie musiała mówić więcej. W mieście pociąga mnie chyba nieprzewidywalność i to, że praktycznie każde miasto, każda metropolia ma swój inny klimat. Inny układ ulic, no przede wszystkim inny klimat. Co? Jakie jest to miasto? No, można powiedzieć, że ono jest takie spowite mgłą, co też jest mi bardzo bliskie, bo lubię mgłę. Dlatego, że ona tak jakby spaja czymś jednolitym wszystko, co istnieje, a jednocześnie jest tajemnicą. I wyjawia nam to, co jesteśmy zdolni zobaczyć, czyli tak naprawdę to, czego jesteśmy świadomi. Bo jeśli nie jesteśmy świadomi czegoś, to nawet jeżeli to jest przed nami, nie widzimy tego. Przede wszystkim chodzi o rozwiązania techniczne w tych rysunkach. Rozwiązanie danego problemu, jaki sobie stawiam. Pokonywanie kolejnych problemów, kolejnych swoich słabości, że czegoś nie można narysować, a jednak można po jakimś czasie. Tylko trzeba się naprawdę nad tym głęboko zastanowić, skupić się. To jest cała przyjemność z rysowania i z uprawiania sztuki, więc postrzeganie, powiedzmy, rysunku w kategorii
powiedzmy, tego, co on przedstawia, jakoś tak ze mną nie ma nic wspólnego za bardzo. Raczej każdy z rysunków rozwiązuje jakiś problem, myślenie w kategoriach malarstwa. Malarstwo w rysunku, a można tak to określić. Często jest tak, że właściwie długo pracuję koncepcyjnie nad jakąś rzeczą. Wymyślam, wiesz, jak to jest, nie? Człowiek kombinuje, myśli, zastanawia się. Czasami przychodzę, robię i wtedy powstają rzeczy, które, powiedzmy, zajmują godzinę, dwie godziny. Staram się nie robić, jeśli nie jestem przygotowany do tego jakoś w taki sposób intelektualny, że wiem, do czego zmierzam. No, a czasami zdarzają się takie wypadki, że po prostu jest to szczęśliwy zbieg okoliczności. I wtedy, powiedzmy, cała sztuka polega na wykorzystaniu tego przypadku, nie? Który się zdarzył. Mnie się wydaje, że ta taka bardzo podrapana Warszawa ma bardzo taką skomplikowaną historię. I w tej fakturze tego malarstwa jest przekazane nie tylko miasto, które jest materią, ale też i ludzie. Trzeba pamiętać o tym, że w tym wszystkim każdy jednak jest tą jednostką, tą maleńką diodką, która ten świat ogląda i odbiera. I to też w tych obrazach widać. Bo jeśli artysta ma prawo do tej intymności, relacji, ja bym tak ją tutaj nazwała, no to tym samym pokazuje innym, że oni też mają. Że wobec tego mają prawo myśleć o tym, jak się czują w danej przestrzeni, odbierać ją w sposób taki, jak no, po prostu to odczuwają, w sposób bardzo prywatny. Może Marcin opowiada o tym, co najważniejsze w człowieku i nie chce nas jakby dekoncentrować, wprowadzając człowieka. Opowiada o tym, co najważniejsze dla człowieka. I być może wprowadzenie takiej plamy ludzkiej do tego obrazu zdekoncentrowałoby naszą uwagę i odwróciło ją od tego, co jest właśnie najistotniejsze w nas. Człowiek istnieje tam tylko jakby przez ideę. Ale tak właściwie zasadniczo to jest tylko punkt. No jest plama składowa struktury, faktury dzieła. No. To jest to nieuchwytne właśnie. No to co jest właśnie w tych rysunkach? No. W sztuce nie ma prostych odpowiedzi. To są rzeczy, które tak się przenikają z każdej strony, tak dogłębnie na siebie oddziałują, że właściwie no, nawet trudno wyseparować poszczególne elementy, jakie one mają wpływ na siebie. Mi się wydaje, że Marcin nas chce uwrażliwić na to, co jest po drugiej stronie obrazu. Że rozpoczął pracę, którą każdy musi sam skończyć. To każdy z nas ma sam się przetrzeć przez tą kurtynę niewidzialną. To jest przetarcie się przez kolejny wymiar. Myślę o zupełnie prostych, prozaicznych rzeczach, z których składa się życie. Pewne rzeczy odbywają się tak automatycznie, że nie jesteś w stanie ich nawet zanotować. No nie wiem, czy to jest jakiś stan transu,
na jakiś poziom takiej automatyzacji tego działania, że wyłączasz w pewnym momencie świadomość i to po prostu przechodzi impuls od mózgu do ręki, wyłączając nawet jakieś te podstawowe czynności, powiedzmy, percepcji tego, co robisz. No, w jakiś sposób nie mam nawet kontroli nad tym, co się dzieje. To po prostu rozprostujemy to, złączymy te wszystkie pęknięcia, trochę po nim pochodzimy, nie? Sam chciałbym, żebym się naprostował, no i do wyschnięcia. Przed sklejaniem tych wszystkich dziur, to czasami go jeszcze impregnuje. Jak on tutaj leży, to zajmuje niepotrzebne miejsce i trzeba uważać, żeby nie nadepnąć, nie zniszczyć. Także robię to z reguły wieczorem, a w nocy, jak już jest po pracy tej zasadniczej. Staram się wykorzystywać czas najbardziej, jak jest to możliwe. Więc z reguły, jak pracuję, to pracuję na kilku papierach, żeby, powiedzmy, robić te, powiedzmy, etapy, które są możliwe do zrobienia, żeby robić trochę tak maszynowo, nie? Żeby nie tracić czasu. Kiedyś odczuwałem lęk przed białą kartką. To chyba jest każdemu znany, ten lęk, tam, z ludzi, którzy się zajmują sztuką. Co będzie dalej z tą białą kartką? No, papier jest o tyle fajny, że jak jest wilgotny, to można go po prostu skleić. On się skleja, nie? Jak się przyjrzy człowiek, to relief buta też zostaje w tej masie. Nie ma oczywiście w tym żadnej filozofii, no, po prostu jest praktyczne pochodzić po papierze. Nie ma w tym nic żadnego objawienia. Objawienie może się pojawić, powiedzmy, no, jak już zamykam rysunek i, powiedzmy, nie wiem, pracowałem nad nim przez 2, czy tam, powiedzmy, 3 tygodnie, czy przez 2 dni, czy przez 1 dzień i, powiedzmy, męczyłem się z nim strasznie i w ogóle katusze przechodziłem z każdej strony. Natomiast objawienie może się pojawić w momencie, że akurat właśnie przez te 2 tygodnie szukałem, nie wiem, jakiejś białej plamki albo, powiedzmy, no, jakiegoś punktu, który, powiedzmy, skupiał uwagę. Tak, tak. Teraz będzie sobie to spokojnie schło. Później jeszcze wrzucimy go pod dywan, żeby się ładnie naprostował. No i później mamy, utrwalimy. Tego to ja już dawno nie widziałem. Ojej, a ten? No ten to będzie obowiązkowo. To będzie. Nie, no ten ja bym zostawił. No. Dobra. I ten też bym zostawił. 10. Nie, no dobra, poczekaj, jeszcze to. I ten jest jeszcze trochę ładnie zniszczony. On się tak rozpływa trochę. No niech sobie jest taki. No, a co? Masz tam takie rozmyte materie, to musimy mieć jakieś takie zatrzymanie, nie? Czy myślisz, żeby je jakoś razem powiesić, czy razem odrzucić ewentualnie? No nie wiem, no jednego z nich, ja mówię, ja bym zostawił, tego bym zostawił, no, o to bym odrzucił, bo to jest taki tam płaski. Mm-hmm. Co tego? Nie. A właśnie, no to jest bo też. To jest fajnie nawet. To właśnie. Trochę byłoby szkoda go. Tak, on ma taki, on ma taki prześwietlony klimat trochę. Tak, nawet nie wiem, ta część lewa, która jest taka dosyć ciemna, moim zdaniem fajnie podbija, wiesz, te jasności. Ten most bym... Bo, a ten też byś chciał, tak? Właśnie, żeby na pewno... No był... właśnie, kurczę, widzisz, ja bym, wszystkie, na pewno, ja bym wszystkie z nich pokazał. Te dwa na pewno, inne tu już będą. Ten na górze ma mniej różnorodne faktury. Widzisz, ja w ogóle te 3 na górze, to ja bym zostawił, nie? Aha. To co, wtedy ten by musiał odpaść. Aha, no tak, a ile bym? Raz, 2, 3, 4, 5, 10... 13, to co, 7 mamy odrzucić? To jest niewykonalne praktycznie. Co, jeszcze 2 musimy odrzucić, tak? Nie, wybrać. Aha. Już cały tamten fajny jest ten na górze, z lewej. To może, nie, to może zostawmy, co, ten wybór, tak? Mhm, okej, okay, dobra. To jest fajne. To siłą rzeczy. Nie można szukać wielu rzeczy jednocześnie. Bo albo poszukuję światła, i widzę to światło. Albo poszukuję ruchu i widzę ruch. Albo poszukuję ludzi i widzę ludzi.
Na początku jest chaos, no, jest rzeczą naturalną w jakiś sposób i cały przebieg pracy polega na uporządkowaniu tego chaosu. Odnalezieniu tego, czego się szuka w danej chwili. I artystami są ludzie ci, którzy potrafią w jakiś sposób uporządkować ten chaos, nadać mu sens. Nadać mu na przykład odpowiednią linię przebiegu, tak żeby odczytał ją nic. Marcin jakby czas rozpuszcza. I to przechodzi jakby można powiedzieć, w nieistnienie, chociaż nad tym bym się zastanowił, czy to jest nieistnienie, czy po prostu przejście do świata niewidzialnego. Zdarza mi się, jak zobaczę dany rysunek, powiedzmy, po jakimś dłuższym okresie, to jak przeglądam to, co tam zrobiłem, to zachodzę w głowę, jak to wymyśliłem, że te kreski się wszystkie tak układają właśnie w jednolitą całość, że to wszystko tak do siebie pasują. Uprawianie sztuki czy rysowanie jest życiem tak intymnym, że raczej ja osobiście jestem dosyć zamkniętą osobą, nie lubię o tym opowiadać. No, ludzie dostają jakby gotowy produkt. Mogę oczywiście lakonicznie wspomnieć, jak to się odbywa, jak to przebiega, ale z drugiej strony obierać się, wiesz, z tej skorupki i dawać ludziom na tacy to, co jest w tobie, powiedzmy, dawać tę tajemnicę, to nie, to raczej to nie mój klimat, nie. Yeah.